23 października oficjalnie oddano do użytku nową świetlicę w Woli Sosnowej. Z tej okazji zorganizowano imprezę integracyjną dla mieszkańców wsi. Wesoła zabawa rozpoczęła się tuż po części oficjalnej, na którą złożyło się poświęcenie obiektu, przecięcie wstęgi oraz poświęcenie i zawieszenie krzyża. Wzruszenia i wdzięczności za zrealizowaną inwestycję nie kryła Alina Gaworzewska, sołtys wsi Wola Sosnowa. Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński życzył mieszkańcom wiele radości wynikającej z wykorzystania obiektu do celów kulturalnych. Dzięki współpracy była możliwość tej inwestycji wprowadzenia do realizacji do planów budżetowych. Krótka może historia, faktycznie tutaj Państwo dziękujecie dzisiaj Panu Sołtysowi. Jest za co dziękować, ponieważ każde nasze spotkanie, każde zebranie miejskie Pani Sołtys, no burmistrz wprowadzi taką inwestycję jak budowa świetlicy do planów do planów inwestycyjnych. To właśnie na ziemi Państwa Gaworzewskich powstała ta właśnie inwestycja, kiedy pojawiła się możliwość pozyskania środków z zewnątrz. Nie miałem żadnego oporu, żeby właśnie wprowadzić budowę świetlicy jako plan inwestycyjny do naszego budżetu. Tak długo na to czekaliście, ale no, to było uwarunkowane tym, żeby pozyskać środki z zewnątrz i tak się stało, że na 4 inwestycje tego typu, które były zgromadzone w jednym wniosku, budowa świetlicy w Woli Sosnowej, budowa świetlicy w Dąbiu Kujawskim, jak również remont świetlicy w Milczynie i w Końcu, co całkowity koszt zamykał się kwotą, jak dobrze pamiętam, 670 tysięcy złotych. Z tego w tym w zasadzie ponad 400 tysięcy złotych to pochodzi ze środków unijnych i warto było. Specjalnie prosiłem przy przecięciu wstęgi kogoś z młodego pokolenia, ponieważ ja tej inwestycji nie robię dla siebie, tylko dla ludzi mieszkających tutaj na tym terenie. I to właśnie ten obiekt, który uważam, że jest bardzo, bardzo piękny, a jeżeli jeszcze jest taka miła atmosfera wytwarzana przy tym kominku, to jest bardzo, bardzo istotne. Szanowni Państwo, niech ten obiekt służy Wam jak najlepiej i jak najdłużej. Korzystajcie z tego obiektu. Dziękuję. Księdze Proboszczu, Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Sołtys, nie musisz się wcale szczypać. Najważniejsze, że się nie szczypałaś parę lat temu i zrobiłaś to, co należy do sołtysa, do ładnej kobiety i tak dalej, i tak dalej. Ten skromny prezent, który kupiłem pod wpływem emocji, ponieważ pod wpływem tylu inwestycji, które nasz burmistrz wykonuje co roku albo po dwie, trzy, jednego i idąc ciosem za końcem Milżnem, kupiłem obraz. Dzisiaj reprodukcję, który był stosowny. Natomiast po zlokalizowaniu tej sali sądzę, że najlepsze miejsce dla tego obrazu będzie w sercu, czyli w kuchni. Ściany nie za bardzo pasują. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie i za tą wspaniałą inwestycję. W życiu są różne rzeczy ważne, ale kultura też. No tak, niech ta kultura się rozwija, żebyście Państwo mogli tutaj spotykać. I tak jak powiedział przewodniczący Rady, od czasu do czasu burmistrza serca zaprosi. Na osiemnastki? Na osiemnastki też.